To jedna ze świątecznych tragedii, zderzenie samochodów w pobliżu nowego dworu mazowieckiego. Tym Mercedesem jechał sprawca, nic mu się nie stało. Kierowca drugiego samochodu został ciężko ranny. Szybko wyszło na jaw, że kierowca, 36-latek, jadący Mercedesem, był pijany. W jego organizmie policjanci stwierdzili 1,9 promila alkoholu. W porównaniu z ubiegłorocznym świątecznym weekendem statystyki wyglądają dużo gorzej. Złapano 81 więcej nietrzeźwych kierowców. Wzrosła liczba wypadków o 87. Życie straciło 8 osób więcej niż przed rokiem. Więcej było rannych o 74. Według policji jedną z przyczyn mogła być wyjątkowo dobra pogoda, która zachęcała do brawury. Najczęściej przyczyną, a właściwie okolicznością, która powoduje wypadki drogowe, jest nadmierna prędkość. Nadmierna prędkość, tak jak w przypadku tego motocyklisty, który na Krajowej Trójce w pobliżu Zielonej Góry jechał prawie 200 km na godzinę. Dostał 10 punktów karnych i 500 zł mandatu. Użycia fotoradaru. Inspekcja Transportu Drogowego, która wkrótce przejmie ponad 1000 takich masztów, zapowiada ofensywę. Fotoradarów ma być około 400, teraz jest 100. Docelowo może się pojawić tych nowych fotorejestratorów dużo, dużo więcej. To wszystko zależy od potrzeb. Pomysł, jak łatwo się domyślić, kierowcom raczej się nie podoba. To są niepotrzebne. Przecież czasami w niektórych miejscach to jest przesada z tymi fotoradarami. Na trasie na przykład zwolnić do 50 trzeba. Jak odjadę od fotoradarów, to zaraz zwiększają prędkość. Ale na to też jest sposób. Po raz pierwszy w Polsce mają pojawić się radary mierzące prędkość na wyznaczonym odcinku. Pierwszy będzie rejestrował, kiedy samochód wjeżdża, drugi, kiedy go opuszcza. Szybkie przeliczenie czasu pozwoli ocenić, czy kierowca nie jechał za szybko. Jeśli tak, informacja i zdjęcie trafi do centrali i tam zostanie wystawiony mandat. Ma to funkcję głównie prewencyjną. Tak naprawdę mandatów z tego wcale nie musi być dużo, ale kierowca, który wie, że w tym miejscu nie ma co się śpieszyć. Takie urządzenia na zachodzie instalowane są głównie na autostradach i trasach szybkiego ruchu. W Polsce mają pojawić się już w lipcu. Wiele wskazuje na to, że już za 2 miesiące piraci drogowi będą mieli trudniejsze życie. Zwiększy się liczba fotoradarów, będą nowocześniejsze i co ważne, wszystkie dobrze oznakowane. Grzegorz Kępka, Wydarzenia.